Kolejna marihuanistyczna, audiowizualna niespodzianka, tym razem od serwisu Netflix z okazji 20 kwietnia, czyli Światowego Święta Marihuany. Weed Week Every Day. Witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Mops, a to jest Weed Week Every Day, czyli codzienna porcja vlogów, weedowych vlogów na moim kanale Weed Week TV, alternatywnym kanale dla kanału Weed Week, który ma aktualnie problemy z cenzurą, na którym to właśnie tutaj kanale czekamy sobie wspólnie na spektakularny powrót najlepszego weedowego programu w Polsce, jakim jest Weed Week. A to się stanie już w połowie czerwca. Zaczynajmy więc. Moi kochani, jakiś czas temu mówiłem wam o premierze również 20 kwietnia filmu How High 2. No, jeżeli nie widziałeś tego filmu, zobacz go koniecznie, tutaj gdzieś się powinien wyświetlić. Nie cieszymy się chyba tak bardzo na ten film, a przynajmniej mamy bardzo, bardzo duże obawy co do jakości tego filmu, no ale co do jakości tego akurat filmu, no jestem dość mocno przekonany, że będzie fajny. Moi drodzy, reżyserem, współproducentem i narratorem tego filmu jest pionier, legenda świata hip-hopu, kultury hip-hop, Fred Five Freddy, czyli pierwszy prowadzący słynnego hip-hopowego programu na MTV, Yo MTV Raps. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to sprawdźcie sobie, to jest vlog weedowy, więc nie będę tutaj o wszystkim mówić. Moi drodzy, film się nazywa Grass is Greener, jest to takie zaczerpnięte z takiego powiedzenia amerykańskiego, it's alright, powiedzenia, grass is always greener on the other side, co znaczy, że no, trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie, czyli nie wiem, jak mogę to rozumieć w kontekście tego filmu. Oczywiście tytuł tego filmu to nie jest całe powiedzenie, tylko grass is greener, czyli trawa jest zieleńsza, no ale chodzi w tym powiedzeniu o to, że jeżeli coś mamy, to czego nie mamy albo mieliśmy, zawsze będzie fajniejsze, a potem jeżeli mamy już to fajniejsze, no to prawdopodobnie tęsknimy za tym, co mieliśmy już. Wiecie, trochę jak z kobietami. Czasami bywa. Moi kochani, Fred Five Freddy tworzy cały materiał, no i skoro jest współproducentem, no ale reżyserem i narratorem tego, więc skoro taka ikona świata hip-hopu jest odpowiedzialna za tą produkcję, no to nie może tam zabraknąć innych legendarnych raperów, zawodników sceny hip-hop, czyli Snoop Dogg, Be Real, Cypress Hill, Method Man, Redman, Damian Marley, Killer Mike i wielu, wielu innych. No, ja osobiście się bardzo cieszę, no ale jak mogłoby się zdawać, że jest to typowy taki film dla podheadów, dla jaraczy, dla fanów hip-hopu, to nie, moi drodzy, zobaczcie sobie trailer, podlinkuję go w tym materiale, będzie tam poruszone bardzo dużo różnych aspektów historycznych, historii konopi, historia prohibicji marihuany, historia wojny niksonowskiej z narkotykami, będzie pokazane to wszystko też na tle rasowym, podziałów rasowych, będzie opowiedziana po prostu też historia marihuany w Stanach Zjednoczonych w kontekście kulturowym i w kontekście społecznym, co mnie najbardziej ciekawi, więc może dzięki temu, że zaciągną do tego takich, no, ikony popkultury w cudzysłowiu, wiem, że oni nie robią popu, no, ale są elementami jakby, no, popkultury już, no to może przyciągnie różnych widzów, którzy są oporni trochę na przyjmowanie faktów i wiedzy, no, ale przy okazji troszeczkę się nauczą, ponieważ historia marihuany, prohibicji marihuany jest to bardzo, bardzo ciekawy i warty zgłębienia temat, a jeżeli jesteśmy już przy tym, to na Netflixie jest jeszcze kilka innych filmów poruszających ten temat, między innymi film The Union, który każdy koniecznie musi sprawdzić. Jest też fajny The Culture Hide, wiele, wiele innych filmów, ale jeżeli chcecie wiedzieć o historii, jakby prohibicji, polecam każdemu film The Union, ponieważ to nie jest wcale taka oczywista sprawa. A może kiedyś sobie poruszymy kwestię tych filmów, też najfajniejszych filmów na Netflixie o marihuanie. Moi drodzy, pamiętajcie, że 20 kwietnia o 16:20 robimy streama na kanale Weed Week. Mam kozackie promocje, kozackie prezenty dla was. Będzie to najlepszy stream w historii tego kanału i najlepsze rabaty i prezenty wykręcone dla was w historii tego kanału i mojej działalności. Tak więc starałem się, 2 dni to wszystko ogarniałem, ale udało mi się. Mam 5 firm, prezentów chyba za około 1000 zł, rabatów naprawdę w ciul. Tak więc widzimy się jutro, widzimy się na pewno w sobotę i pamiętajcie, zapomniałem już, bo się najarałem. Essa.